Jaki jest cel naszych rekolekcji? Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W niedawnym czasie zobaczyłem w internecie, jak ktoś pisał nieprawdziwe informacje o mnie. To dzisiejszym językiem nazywa się fake news. Było mi bardzo przykro i martwiłem się o to, że ludzie czytając te informacje i te komentarze mogą sobie pomyśleć o mnie nie tak, jak w rzeczywistości jest. I prawdopodobnie każdy z Was był przedmiotem jakiegoś oszczerstwa, ktoś rzucił plotkę, która była nieprawdziwa. I potem inni ludzie patrzą na mnie, na Ciebie w sposób niewłaściwy, bo są uprzedzeni przez to, co widzieli, co słyszeli przede wszystkim, co im ktoś o nas opowiedział. I widzicie, i to jest prawdziwy problem dzisiejszego czasu, ale ten problem jest też w poznaniu Boga. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Pana Boga można poznać z przyrody, można zobaczyć Go, poznawać Go z dzieła Jego rąk. I to jest prawda. Ale zawsze tego artystę, którego poznajemy przez obraz, poznajemy w sposób pośredni. Nie takim, jakim on jest. Nawet kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy staramy się wnikać w Jego tajemnice, też na przykład czytając Stary Testament, widzimy, jak tam jest wiele różnych takich sytuacji, których po ludzku dzisiaj nie potrafimy sobie wytłumaczyć. Wielu ludzi skarży się na to, że czytając Stary Testament nie może zrozumieć, jak Bóg mógł pozwolić na takie czy inne rzeczy. Jak mógł w ogóle Bóg pozwolić na takie okrucieństwa, wojny. Że Bóg mówił, że idź to, zrób tamto. I wielu nawet gorszy się tym, poznając właśnie Pana Boga ze Starego Testamentu. Widzicie, w liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków. A w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej potęgi. Czyli święty Paweł mówi na samym początku listu do Hebrajczyków, że Bóg w ostatecznych czasach przemówił do nas najlepiej przez Syna. I my w tych rekolekcjach będziemy poznawać Boga Ojca przede wszystkim przez osobę Jezusa Chrystusa i przez to Jego, przez tę Jego misję, którą przyszedł wypełnić od Ojca. I to On nam objawił najdoskonalej Boga Ojca. To On najbardziej nam odkrył, kim jest Bóg Ojciec dla nas, ludzi. I wiele razy Jezus mówił o tym, że kto zobaczył mnie, zobaczył także i Ojca. Co czyni Ojciec, czynię i ja. Każdy, kto jest ze mną, jest także z Ojcem moim. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie, pisze Jan. Kto mnie widzi, widzi Ojca mojego. I oczywiście, czytając Nowy Testament, patrzymy na Boga Ojca zupełnie w nowym świetle. W świetle osoby Jezusa Chrystusa. I my przez ten czas rekolekcji będziemy właśnie wpatrywać się w Boga Ojca oczami Jezusa Chrystusa. Ale też bezpośrednim powodem, jakby inspiracją do tych rekolekcji była taka mała książeczka. Ojciec mówi do swoich dzieci. Jest to zapis objawień Boga Ojca jednej z zakonnic, która nazywa się Eugenia Ravasio. Siostra Eugenia Elżbieta Ravasio, ona miała objawienie Boga Ojca, który przyszedł do niej i tak określił cel swoich objawień. Przychodzę, aby mnie poznano takim, jakim jestem, aby ufność ludzi wzrosła jednocześnie z miłością do mnie, ich Ojca, mającego tylko jedno pragnienie,
czuwać nad wszystkimi ludźmi i kochać ich jak swoje dzieci. Malarz lubuje się w kontemplowaniu obrazu, który namalował. Podobnie ja znajduję upodobanie i radość w przychodzeniu do ludzi, arcydzieła mojego dzieła stworzenia. Czas nagli. Chciałbym, żeby człowiek dowiedział się jak najprędzej, że kocham go i doznaję największej radości, przebywając z nim i rozmawiając jak ojciec ze swymi dziećmi. Patrzcie, Bóg chce, żebyśmy poznali Jego miłość. To już Jezus Chrystus nam objawił, ale cały czas musimy sobie o tym przypominać, cały czas na nowo odkrywać. Bo widzicie, powstało wiele fake newsów o Bogu Ojcu. Wiele ludzi patrzy na Boga Ojca w sposób niewłaściwy, jako na jakiegoś sędziego, jakiegoś takiego dalekiego, niedoścignionego, niepojętego twórcę, ale nie jako Ojca. I dlatego są te objawienia. Dlatego są objawienia dane siostrze Faustynie, gdzie Jezus uczy o miłosierdziu Boga Ojca przede wszystkim, gdzie prowadzi do tego miłosierdzia, objawia to miłosierdzie, przypomina o nim przede wszystkim. I my w tych rekolekcjach też będziemy pragnąć zbliżyć się do prawdziwego obrazu Boga Ojca, przytulić się, poznać Go, żebyśmy się z Boga traktowali rzeczywiście jak naszego, takiego, jakim On dla nas jest. Chociaż On jest niepojęty, ale będziemy próbować zbliżyć się do Niego. I dziś właśnie chciałem Was zachęcić do tego, aby zadać sobie pytanie, kim jest dla mnie Bóg Ojciec. Pamiętacie, kiedyś Jezus pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I apostołowie relacjonowali, że jedni uważają za Jana Chrzciciela, jedni za jednego z proroków. I tak różne były opinie. Ale Jezus pyta, a wy za kogo mnie uważacie? I dzisiaj możemy zadać sobie też to pytanie. W tym momencie, kiedy zaczynam tę rekolekcję, jaki jest obraz Boga dla mnie? Kim Bóg jest dla mnie? Kiedy mówiliśmy o tych rekolekcjach z administratorami, wielu mówiło, że i potem minął jakiś czas, że samo postawienie sobie tego pytania, kim jest Bóg Ojciec dla mnie, jak ja Go traktuję, już przyniosło owoce, już przyniosło pewną refleksję i zbliżenie się do Boga Ojca. Dlatego my chcemy też modlić się o to, żebyśmy do tego Boga się zbliżyli, przytulili się do Jego serca, żebyśmy Go przez Jezusa Chrystusa jeszcze bardziej umiłowali, żeby się wypełniło pragnienie Jezusa, żeby Bóg Ojciec był znany, kochany, żebyśmy wszyscy kiedyś doszli do Niego, bo celem naszej wiary, celem naszego życia jest osiągnięcie świętości i bycia tam, gdzie On jest, czyli w niebie. Pójście do domu Ojca. Powrót do domu Ojca. Tam żeśmy się narodzili. Narodziliśmy się w raju i musimy do Niego powrócić. Grzech nas oddalił od tego raju i chcemy do Niego powrócić. Z całego serca zachęcam Was do takiej głębokiej, ufnej modlitwy. I też proszenie o to, żeby właśnie Bóg Ojciec był bardziej znany, kochany, żebyśmy się Go nie bali, żebyśmy też umieli innym ludziom donieść to, kim jest dla nich Bóg. Bo nawet przed chwilą rozmawiałem z pewną osobą, która chodziła do kościoła, wiele razy słyszała o Bożej miłości, ale mówi, na pewnych rekolekcjach ksiądz mówił o miłości Bożej i mówi, Bóg kocha Cię takiego, jakim jestem, kocha Cię teraz, niezależnie od tego, co się w Twoim życiu stało, bo jesteś Jego dzieckiem, bo jesteś Jego oczkiem w głowie, bo jesteś Jego miłością. I dlatego też z samego początku, i na samym początku chcę Wam powiedzieć, Bóg kocha Cię takiego, jakim jesteś, nie dlatego, że jesteś doskonały, że jesteś wspaniały, że coś wielkiego zrobiłeś, że nigdy nie zgrzeszyłeś, ale kocha Cię dlatego, że jesteś Jego dzieckiem. Niezależnie od tego, jaka jest Twoja historia, co teraz robisz i co jeszcze się w Twoim życiu wydarzy. Bóg kocha Cię już teraz. I to nam, jak będziemy się poznawać, objawia cały czas Jezus Chrystus. Jezus Chrystus nam mówi o tej wielkiej miłości Boga Ojca.
I chcę Was teraz pobłogosławić z całego serca. Imieniem Trójcy Przynajświętszej, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami, niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A teraz jeszcze małe wyjaśnienie. W niektórych filmikach, które są na YouTubie, niby błogosławię lewą ręką, ale to nie dlatego, że w rzeczywistości błogosławię. Ja zawsze błogosławię prawą ręką, tyle że kamera, która jest sprzednia w telefonie, ona zniekształca. Ja czasami nie przełożę tego, nie naprawię przez pewną funkcję i dlatego jest lustrzane odbicie. Ale ja zawsze błogosławię Was tak, jak trzeba. Także nie zniechęcajcie się tym. Wszystkiego dobrego życzę. Niech Wam Pan błogosławi. Amen.